Nazywam się Julita Korgol. Kiedyś tak jak wy przekraczałam bramę tego uniwersytetu. Przez 5 lat przekraczałam tą bramę, śniąc swój sen o tym, że gdy skończę te studia, to coś wielkiego wydarzy się w moim życiu. Ale się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się, dopóki nie spotkałam Jezusa. Gdy skończyłam te studia, skończyłam tutaj prawo, poszłam na studia podyplomowe. Zaczęłam pracować, dobrze zarabiać. Śniłam nadal swój sen o tym, że będę szczęśliwa, że będzie cudownie w moim życiu. Ten sam sen, który śnicie również wy. Ale tak się też nie stało. Bo choć pracowałam, wyszłam za mąż, a mój mąż był partnerem bardzo dużej kancelarii prawniczej i mieliśmy bardzo dużo pieniędzy i dwoje dzieci, wybudowaliśmy dom. Byliśmy ludźmi, jesteśmy dobrze wykształconymi. To tak naprawdę wewnątrz mnie, ja wiedziałam, że odczuwam dużą pustkę i nic z tego, co sama zdobyłam, ani studia prawnicze, ani studia podyplomowe, ani praca, ani duże pieniądze nie dawało mi spełnienia środku, nie dawało mi satysfakcji. Gdy siadałam sama, zamykałam drzwi w swoim domu, to wewnątrz mnie czułam pustkę. Zastanawiałam się, czy tak też będzie, gdy będę miała 70 lat albo więcej. Spojrzę wstecz i powiem, to o to chodzi w życiu? To o to wszystko? Już wiedziałam, że ani to, co mogę zdobyć sama, ani duże pieniądze, ani rodzina, ani małżeństwo, ani poklask w oczach innych ludzi nie zapewniają mi szczęścia w środku, że wewnątrz mnie jest nadal pustka. I tak jak wy teraz słyszycie, usłyszałam Ewangelię o Jezusie. I ze względu na moje wykształcenie, ze względu na to, że miałam głowę naszpikowaną całą tą mądrością tego świata, spojrzałam na to tak, jak i wy często patrzycie. Powiedziałam, to przecież uwłacza mojej inteligencji. Mowa o Jezusie, o Jego krzyżu, o śmierci za mnie, o pustym grobie. Dla mnie to nie było nic znaczącego wtedy. Bóg nie istniał w moim życiu. Istniałam ja, moje szczęście. Ja stałam w Jego miejscu i większość z was ma tak samo. Siebie stawiacie w tym miejscu. Ważne jest to, co dla was i myślicie, że sami te szczęście pochwycicie. Wiem dokładnie, co macie w sercach, bo ja byłam taka sama. Ale ta mowa o Jezusie spowodowała, że coś się w moim sercu poruszyło. Ja wiedziałam wewnątrz siebie, że nawet jeżeli ten Bóg jest, to ja Go nie znam. Nawet nie byłam do końca pewna, czy On jest, czy nie. Nawet sobie za bardzo tego pytania nie zadawałam. Przecież myślałam, że zdobędę szczęście przez to, gdy będę przekraczała ileś razy tą bramę, gdy skończę dobre studia, gdy będzie dużo pieniędzy, może gdy wyjdę za mąż. Ale Jezus i mowa o Jego krzyżu, że muszę uwierzyć, to naprawdę wydawało mi się dla ludzi słabych, dla ludzi, którzy nie wiedzą jak żyć, dla tych, którzy nic nie osiągnęli. Ale ta mowa poruszyła coś w moim sercu i porusza w sercu niejednego z was. Choć na twarzy często macie szyderczy uśmiech i myślicie sobie, że nie potrzebujecie i najlepiej, żeby ona przestała o tym mówić, jak jej nie wstyd, to tak naprawdę w waszym sercu często coś drga. I być może nigdy szczerze do tego Boga nie zawołaliście, ale możecie zrobić tak, jak zrobiłam ja. Ja do Niego zawołałam, tak jak powiedzieli mi wtedy ci ludzie. Zawołaj do Jezusa z głębi swojego serca, a przekonasz się, czy jest prawdziwy. To nie jest to, co wam opowiadano. Jezus to nie jest jakaś religia, to jest żywy Bóg, Król Królów, Pan Panów, Stworzyciel nieba i gwiazd. Kiedyś ktoś tutaj przyszedł do mnie i powiedział, ty tutaj mówisz o Jezusie, jest tyle milionów gwiazd i galaktyk, a ty o takiej drobnej rzeczy. Ale to jest Król Królów i Pan Panów. Jest powiedziane w Jego Słowie, że On swoją dłonią mierzy odległości do gwiazd. I jeżeli to, co ode mnie słyszycie, jest prawdą, a wy Jezusa nie znacie, to znaczy, że nie znacie Króla.
I ja wtedy, gdy usłyszałam tą Ewangelię, musiałam poniżyć cały mój intelekt, całą moją mądrość, którą ciężko zdobyłam za tą bramą, cały mój dobrobyt, w którym żyłam, i powiedzieć do Niego: jeżeli to jest prawda, że Ty jesteś prawdziwy Jezus, to ja Cię nie znam, a mnie omija coś, co jest największe, coś największego w moim życiu. I jeżeli to jest prawda, to ja chcę Cię poznać. I choć nie wiem, jak to zrobić, bo już tyle wiem, ale tego nie wiem, to otwieram przed Tobą moje serce i wołam do Ciebie: daj mi się poznać, pociągnij mnie do siebie. Daj mi się poznać, tak jak oni mówią, że Ciebie znają. I spotkałam się z Bogiem i wiem, jak dziwnie to dla Was brzmi. Ale jest to możliwe dla każdego. Dla każdego, który otworzy serce. Dla każdego, który zapragnie. Który choć odrobinę wiary w to uwolni, że może. Pozna Jezusa. Ten Jezus spowodował, że zmieniło się całe moje życie. Uwolniłam w to wiarę, podejmując decyzję, że chcę. Nie będąc pewna tego jeszcze, jak to będzie, jaki On jest. Powiedziałam: ja po prostu chcę. Chcę Cię poznać. Bo ludzie mówią, że Cię znają, a ja nie. Przyszedł do mnie Bóg. Później, gdy zachorowałam na raka piersi, ludzie, którzy mówili, że kładą ręce na chorych w imieniu Jezusa i ci są uzdrawiani, położyli ręce na mnie i zostałam uzdrowiona. Mam dokumenty na to, że miałam guza i na to, że go nie mam. Poszłam dalej za tym Bogiem, poszłam dalej za Jezusem. Wprowadziłam Jego naukę do mojego życia. Nic mi nie ubyło, tylko mi przybyło. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak jestem, chodząc z Nim. Nigdy więcej nie odczułam pustki w moim życiu. Nie mam depresji, złych dni. Nie boję się. Żyję zasobnym życiem. Tu jest mój mąż, wychowujemy dwoje dzieci. Wszyscy chwalą moje dzieci za to, kim są, co sobą reprezentują, bo wychowuję je zgodnie z Bożym standardem. Bóg to nie jest jakaś religia. On powiedział, że On nie mieszka w kościołach ludzką ręką wybudowanych, że On mieszka w tych, którzy wierzą. Ja uwierzyłam. Uwierzyłam w to, że na krzyż poniósł każdą chorobę, że śmierć jest pokonana, że diabeł jest pokonany. Sama tego doświadczyłam, bo zostałam uzdrowiona z raka piersi. Powiedziałam: będę szerzyć dalej Twoje królestwo, łamać kłamstwa diabła, łamać kłamstwa religii na Twój temat. Ludzie często myślą, że święta albo krzyżyk na szyi to jest Bóg. To nie jest Bóg. To nie jest Ten, który oddał za Ciebie życie na krzyżu, żebyś mógł żyć. To jest potężny Bóg. Grób jest pusty, On zmartwychwstał. Teraz ja kładę ręce na chorych ludzi i oni są uzdrawiani. Modliłam się o kobietę, która miała guza na kości w nadgarstku. Przyszła do mnie po tygodniu i mówi: Pani Julito, nie mam guza, jestem zdrowa. Nie powiem nikomu. Ja do niej mówię: mów wszystkim. Niech każdy się dowie, jak wielką rzecz uczynił dla Ciebie Bóg. Troszkę więcej niż miesiąc temu modliliśmy się z moim mężem o człowieka, który miał zawar serca, był niedotleniony przez około 10 minut. Powiedzieli, że obumarł mu mózg i że nie będzie żył. Pojechaliśmy na OIO, pomodliliśmy się o tego człowieka. Obudził się i wszystko pamięta. O takich rzeczach do Was mówimy. Te same rzeczy czynił Jezus, gdy chodził po ziemi i powiedział, że ci, którzy będą wierzyć w Jego miejsce, będą poselstwo sprawować, bo On idzie do Ojca. I te same rzeczy będą się dziać, te same znaki i cuda. I to się dzieje. Jeżeli nie znasz takiego Boga i takiego Królestwa, to znaczy, że coś Cię omija. Omija Cię zwyciężanie każdego dnia z Nim. Nie musisz mieć jakiejkolwiek choroby. Jeżeli ktoś Ci powiedział, że masz jakąś nieuleczalną chorobę, to Cię oszukał i teraz decydujesz, czy chodzisz z tym, czy nie. Nie musisz się bać, nie musisz mieć depresji.
Nie musisz mieć złych dni. Możesz żyć zwycięskim życiem. Kiedyś tutaj, w tym miejscu, podszedł do nas człowiek i powiedział, że lekarze powiedzieli mu, że ma nieuleczalny nowotwór. I powiedział do mnie: słyszę, jak głosiłaś o tym, że masz guza w piersi, że byłaś uzdrowiona. Pomodliliśmy się o niego. Poszedł zdrowy. Odzyskał życie. Ktoś mu powiedział, że musi być chory, ale Jezus jest potężniejszy niż każda śmierć. Zastanówcie się, czy znacie takiego Boga? W ogóle kim w waszym życiu dla was jest Jezus? Jakie zajmuje miejsce? Bo to nie są święta. To nie jest jakieś chodzenie do kościoła, obrazek, krzyżyk na waszej szyi. Albo krzyżyk, który wisi gdzieś w jakimś pomieszczeniu. To nie jest ten krzyż. To nie ten Bóg. To nie to zwycięstwo. Być może mówisz, że chodzisz z Bogiem, ale twoje życie jest złamane, albo jesteś smutny czy nieszczęśliwy. To znaczy, że Go nie znasz, bo On na krzyż wziął każdą chorobę i każdy smutek. To jest taki Bóg, który nam dał swoje zwycięstwo. Takiego Jezusa wam głosimy, takiego, jak mówi o Nim Jego Słowo. Gdy słyszycie mój głos, przybliżyło się do was królestwo, ale wy zdecydujecie, co z tym zrobicie. Tak jak Jezus powiedział, że kładzie przed nami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ale my musimy sami dokonać wyboru. Nikt nie nagnie waszej wolnej woli. Nie dokona tego również Bóg, bo On nam dał wolną wolę. Wy sami decydujecie. Sami decydujecie. Czy wybieracie Jezusa? Czy idziecie w drugą stronę i nie chcecie mieć z tym nic wspólnego? Tak naprawdę teraz podejmujecie decyzję, co robicie z tym, co słyszycie i czego chcecie, jaką drogę wybieracie. Ja wam powiedziałam o mojej drodze i o moim zwycięstwie z Jezusem i wy możecie wybrać tak samo. Nazywam się Julita Korgo. Możecie znaleźć więcej na mój temat i na temat mojego życia z Jezusem i dokonać wyboru. Czy chcecie żyć tak jak ja? Czy chcecie, żeby Bóg nie zajmował żadnego miejsca w waszym życiu? To jest wasza wolna wola. Wybieracie między życiem a śmiercią, między błogosławieństwem a przekleństwem. I o tym pamiętajcie.